Czas wolny w Radiu Z. Czas wolny w Radiu Z. Czas wolny w Radiu Z spędzam dzisiaj z Natalią Kulską. Dzień dobry. Dzień dobry. W tym tygodniu minęło 25 lat od koncertu Jacksona w Warszawie. Byłaś na tym koncercie może? Byłam. Byłaś? Byłam. W której strefie? O Jezu. Wiesz co, w jakimś morzu, tłumie, głów. Nie wiem, nie mam pojęcia. Pamiętam, że to przeżycie nie było jakimś takim bezpiecznym, bo był tłum ludzi. Ja nie przepadam. Trochę, może bez przesady, że to był atak paniki, ale trochę jest takie poczucie jednak zagrożenia, kiedy jest taki tłum i wszystko się może zdarzyć. 100 tysięcy ludzi było wtedy, z czego prawie 15 tysięcy wtargnęło taranując ogrodzenie później, a wszystkie strefy się wymieszały, więc twoje obawy są jak najbardziej uzasadnione. Tam rzeczywiście nie było wesoło, ale to było 25 lat temu. Strasznie szybko czas leci. Tak. I zastanawiam się, Natalia, czy lubisz, jak rozmawia się z tobą o przeszłości, jak się do tego wraca? Wiesz co, przeszłość jest częścią mnie. Nie mam dnia, kiedy od niej... Chociaż przyznam, że moje teraz myślenie jest takie, że nie chciałabym z tą przeszłością za bardzo w niej dłubać w ogóle, bo wolę tu i teraz i tego się uczę, żeby też nie za bardzo myśleć cały czas tym, co się ma wydarzyć, albo tym, co było za mną, tylko jednak starać się doceniać to, co się ma. Zresztą ostatnie czasy pandemiczne pokazały nam pokorę wobec tego, co mamy. No i rzeczywiście, wtedy można zostać z przeszłością i z teraźniejszością i od tego od nas zależy, jak do niej będziemy podchodzić. Ale ja mam jakby tę przeszłość uporządkowaną w głowie, w takim sensie, że mam sentyment i wiem, że to jest część mnie, której chyba nie chciałabym oddać, nawet jeśli czasami nie była taka, jak chciałam. A jak słuchasz muzycznie tego, co robiłaś kiedyś, to jak, co czujesz, słuchając albo Dłoni, albo nie wiem, nawet piosenki Światło czuj, albo w ogóle po raz kolejny wydanej ostatnio, zresztą twojej pierwszej płyty dla dzieci na pięknym czerwonym, zdaje się, winylu. Tak, reedycja teraz była. Wiesz co, dokładnie właśnie mówisz 25 lat od koncertu, czyli ja wtedy byłam właśnie prawdopodobnie w przeddzień, bo to chyba był październik, kiedy wyszła moja płyta Światło 25 lat temu. Co czuję? No to jest takie jak patrzenie na swoje stare zdjęcia, kiedy myślisz sobie, Boże, co to za fryzura, co to za strój. A z drugiej strony wiesz, że wtedy byłeś prawdziwym sobą, najlepszą wersją siebie, bo każdy stara się taką być, zwłaszcza jak ktoś wydaje, no to daje z siebie wszystko. I mam bardzo, wiesz, różny stosunek. Mam na przykład tak, do piosenki Dłoń, którą wymieniłeś, to jest to dla mnie obce ciało. Kompletnie już. Jakby nie jest to utwór, który i ten patos, który tam panuje, za którą bym się teraz wzięła. Ale Światło śpiewam do dziś i uważam, że ma w sobie cały czas super fajną energię i nawet jak zakładam mu różne garnitury aranżacyjne, no to się sprawdza. W nowych wersjach. Oczywiście jakby cały czas gdzieś uaktualniasz tę piosenkę. Tak, dokładnie. Mimo tak. Powiedziałaś o pandemii, o trudnych czasach raczej, może nie o samej pandemii. A co w tobie te czasy zmieniły? No ja byłam bardzo, bardzo produktywna wbrew temu, co się działo, bo akurat mam taką możliwość, że mogłam coś tam tworzyć w domu, ale też ja nie wiem, czy jest jakiś moment w moim życiu, kiedy nie wiem, ja się nudzę albo mam jakiś rodzaj takiego poczucia, że co ja zrobię z tym czasem, jak go wypełnić. Mam mnóstwo różnych takich zaległości i domowych, mam troje dzieci, więc... Byłam trochę takim domowym żandarmem, wprowadzałam pewne zasady, tak żeby po prostu nie zwariować, żeby ten czas był dla nas produktywny, żebyśmy dzielili się obowiązkami i tak dalej, więc tak zobaczyłam sobie, że mam takie cechy wtedy. Doceniłaś coś bardziej? Oczywiście, wszystko doceniliśmy. Nawet, wiesz, wyjście do sklepu spożywczego było wydarzeniem w momencie, kiedy nie można do niego chodzić. Więc tak to działa, że jak coś jest nam odbierane, to nagle jak to dostajemy, to jest jakby rodzaj tak naprawdę prawdziwego docenienia tego, co się ma. Ale wydaje mi się, że jakoś tak jak... ja miałam duże szczęście. Nic złego się w mojej rodzinie nie stało. A wiem, że ludzie mieli różne dramaty. Również finansowo wiele osób zostało po prostu bardzo przeoranych. I obserwowałam to. Sama miałam jakieś zabezpieczenie, więc nie miałam jakichś takich dramatów tutaj, ale przerażało mnie to. Przyznam, że jest to coś takiego, że jak to nas wszystkich dotyczy, taka w cudzysłowie sprawiedliwość, że po prostu nikt nie zostaje suchy, to jest takie dziwne poczucie zachwiania jednak bezpieczeństwa.
Jak ty to robisz, że mając troje dzieci, dom, cały czas w domu jesteś do roboty? A jeszcze jak masz troje dzieci w różnym wieku, to jest jeszcze dwa razy pewnie bardziej coś do roboty. A ty w międzyczasie cały czas, od paru lat, wydajesz coś. Płyty, nie coś. Płyty, projekty, koncerty, tu Natalia, tu gdzieś Natalia. Jakby cały czas realizujesz się w muzyce, jednocześnie będąc matką, mieszkając pod Warszawą, czyli jeszcze musisz wszędzie dojechać. To akurat jest dobre, bo wiesz, to jest taki... taka śluza pomiędzy, wiesz, sprawami. Można i zadzwonić, porozmawiać i posłuchać muzyki. To nie ma z tym problemu. Do tego jestem przyzwyczajona. Rzeczywiście ten czas ostatni jest dla mnie taki bardzo, bardzo twórczy i próbuję to wykorzystać, bo prawdopodobnie tak nie będzie zawsze. Więc póki mam ochotę na to, żeby otwierać nowe drzwi i cały czas coś nowego robić. Ja mam rzeczywiście głowę pełną pomysłów, aż których się boi moja menadżerka, bo po prostu ona jest też bardzo pracowita i często naprawdę jest krok przede mną, żeby sprostać tymi wszystkimi, sprostać w stosunku do tych pomysłów, które mam. Ale nie wiem, z czego to wynika. Z jakiegoś takiego apetytu, z tego, że to jest moja pasja i z tego, że udało mi się ją na nowo ożywić. Więc rzeczywiście, no, w zeszłym roku album Czułe Struny, czyli takie spełnienie mojego marzenia i nagranie płyty symfonicznej. A teraz właśnie tak bez zapowiedzi epka czteropiosenkowa, ale to pretekstem jest ten właśnie jubileusz wspomniany, a ja podsumowań pod tytułem The Best Of to nie za bardzo lubię. No właśnie chyba nie masz takiej płyty w ogóle, jak nie. The Best Of Natalia Kukulska. Bo The Best jest jeszcze przede mną. To, bo to co możesz zrobić, wiesz, profilaktycznie, jedynka, dwójka, no trójka. Tak. No i przeszłaś tu płynnie do pięknego wydawnictwa, które trzymam w dłoniach. Wygląda jak płyta winylowa, ale to jest jeszcze ciekawsze, proszę państwa, bo jak się to otworzy, to tutaj jest, nie no, dla mnie to jako miłośnika i zbieracza płyt to bardzo ładny ukłon w kierunku fonografii i postępującej cyfryzacji. Nagle okazuje się, że analogowy nośnik ma znaczenie, aż się chce go nie tylko słuchać, ale na niego popatrzeć. Ale przede wszystkim, co na nim jest? Miała być cała płyta, z tego co wiem? Znaczy nie miała być. Ma być w przyszłym roku. Okay. Ma być w przyszłym roku, a to jest jakby, wiedziałam, że też w tym roku stać mnie na no, nie na cały album, stać mnie w takim sensie nawet czasowym i tak, żeby to było dopieszczone. No, weszłam do studia razem z Archim. Archie Szewski, muzyk, z którym pracuję od wielu lat, znakomicie się rozumiemy. I te płyty, te piosenki powstawały bardzo zajawkowo. Wiesz, nie było takiego zastanawiania się, w jaką stronę mamy pójść, wiesz, czy słuchania jakichś płyt, jakiejś inspiracji. Wydaje mi się, że podobne rzeczy w nas gdzieś tam rezonują. I ja bym się ośmieliła powiedzieć, że na tej epce czteropiosenkowej jest jakiś taki rodzaj, myślę, nawiązania do wielu płyt minionych moich. To znaczy, to nie nawiązania dosłownie, że coś przypomina, tylko że gdzieś to moje zbieranie tych różnych doświadczeń dało właśnie upust na tej płycie, że jest to jakiś taki rodzaj esencji. Mhm. Tak bym to nazwała. Może polega to na tym, że teraz mamy powrót do poprzednich dekad, ciągle, wcześniej go słyszymy i te dźwięki, czy też ten styl, czy ten klimat, który wprowadziłaś, stał się po prostu znowu modny. To już dawno, bo w sumie nawet, jak mówiliśmy przed chwilą, przed naszym tutaj spotkaniem już z słuchaczami, mówiliśmy o Sexy Flexi płycie, bo to by się skojarzyły kolory. Ja myślę, że wtedy już dla mnie to było takie nawiązanie do lat, które były minione. Nie wszyscy byli wtedy jeszcze na to gotowi, bo ta płyta była taka, co to jest w ogóle Sexy Flexi? Tak, pamiętam Flexi. Dokładnie, że disco jakieś jak w latach 80., kule i teraz zobacz, 10 lat czy więcej już po tym nagle wszyscy to teraz grają. Tak, nie? Znaczy lata 80. w ogóle wjechały bardzo do muzyki. Ja kocham te lata, uważam, że są jedne z najlepszych. A za co? Lat. Za odwagę w kreowaniu brzmienia, a z drugiej strony te utwory były melodyjne. Te lata 80. były takie, były też ciekawe, były takie bardziej awangardowe nieraz, że nie myślało się tak, znaczy mam wrażenie, że były po prostu twórczo bardziej wolne i to słychać w piosenkach, takich właśnie bardziej zajawkowych, przelotowych. No u nas nawet w Polsce jest przecież mnóstwo kapel od Manamu, czy ten wczesny Baim, no przecież to były, czy Kombi, to były też takie początki, no...
które cały czas uważam, że to jest świetna muzyka, która wtedy powstała. Ale tutaj tak, tutaj jest trochę melodii, jest trochę elektroniki, ale jest jakby ona na pewno nie dominuje. To nie są piosenki jakieś bardzo eksperymentalne, ale na pewno ta płyta też jest bardzo taka refleksyjna tekstowo, to znaczy no, bardzo osobista. To, był pierwsza, to była moja pierwsza reakcja po przesłuchaniu tych utworów jeszcze w wersji cyfrowej, że teksty są tutaj no, mocne, dobre, osobiste, prawdziwe, jak wydaje mi się takie. Tak, no jest jakby wiesz, no ten... bardzo to, refleksyjne. Takie. Tak, to co się teraz działo, chyba każdego z nas spowodowało, że gdzieś tam chyba otworzyliśmy jakąś swoją duchowość, duchową płaszczyznę, która w natłoku tego biegu była często taka zamrożona i nagle po prostu zaczęliśmy trochę szukać głębiej, trochę bardziej być refleksyjnym w stosunku do naszego życia, do naszych relacji, związków. Bardzo często przecież namieszała ta pandemia i to bycie razem ze sobą non-stop. No więc to wszystko chyba miało ujście w moich różnych takich przemyśleniach, no bo Bezdomni bez siebie, to jest pierwszy utwór, chyba w ogóle mój ulubiony, gdzie śpiewam, że łatwo tak zamknąć za sobą przeszłość, posprzątać z wierzchu, zrzucić wszystkie okruchy pod stół. No, dla mnie oczywiście rozstanie, jak nie jest nam ze sobą po drodze i relacja jest trudna, no, to nie zawsze to jest najprostsze rozwiązanie. Ale zawsze mam coś takiego, że trochę szkoda tracić tego, co dobre, że tak naprawdę w każdej relacji jesteśmy w stanie bardzo szybko swoim ego odwrócić się od siebie nawzajem. A jak w takim razie radzicie sobie z ewentualnymi kryzysami? Bo takie chyba są może nie kryzysy, ale jakieś trudnościami w małżeństwie. Co trzeba zrobić, żeby związek, żeby mieć tak, no, oprócz takiego myślenia, jakie prezentujesz, czyli nie skreślać od razu, ale to wydaje się, że ciągle jakaś walka chyba jest, albo kompromisy. To na pewno, nie skreślać od razu, to ważne, co powiedziałeś, ale ja w ogóle nie czuję się na siłach, żeby, wiesz, radzić. Zresztą te teksty tutaj też nie mają w sobie jakiegoś, wiesz, przesłania, że to jest rada, co się powinno. Ja w ogóle, ja nie wiem, co się powinno, ponieważ każdy ma inaczej i każdy ma jakąś inną drogę. No, nasza relacja z mężem też jest, no, 20 lat, ponad 20 lat małżeństwa, to jest dużo, jak na mój wiek, bo no powiedzmy, mamy troje dzieci, wcześniej zaczęliśmy, ale jednak no dużo się stało przez ten czas. Pracujemy też razem, no więc no, można sobie wyobrazić, że to nie jest tak, że po prostu codziennie od rana, wiesz, jak w filmie takim romantycznym. Kochanie, co ci podać? Tak. Kawkę i potem, wiesz, cały dzień, a może przyjechać po ciebie? No, tak, no może nie. Tak. A potem, wiesz, ze sceny mnie znosi na rękach, zaprowadza do hotelu. Zrób taki klip w ogóle, nie? Nie, no jest, oczywiście, słuchaj, to jest sztuka kompromisów. Nie wiem, wiesz, czy to jest... Dla mnie w ogóle bardzo osobistą rzeczą było napisanie tekstów trochę, no jednak filtrowując to przez moją relację. Więc mówienie o tym już jest takie dla mnie też dość trudne, ale na pewno jest to temat skomplikowany i bardzo niejednogłośny. Mhm. Niejednoznaczny. Mówiliśmy o czasach, a jak ktoś cię zapyta za parę lat, jakie były te czasy teraz, obecnie, to co byś powiedziała temu człowiekowi? O naszych czasach? Tak, o obecnych. Wiesz co, nie wiem, czy jednak kontekst dopiero nie powoduje, że jesteśmy w stanie to powiedzieć. Bo zobacz, wszystkie epoki, które były gdzieś tam nazywane, oczywiście wiemy, jakiego typu przemiany zachodziły, jakie były główne nurty, nie wiem, filozofii, myśli i tak dalej, ale dopiero po jakimś czasie, w kontekście właśnie tego, że już się coś zmieniło, mogliśmy powiedzieć, aha, czyli za sobą mamy czas, który był taki, więc chyba nie umiem bez kontekstu powiedzieć. Na pewno to jest dynamiczny czas. Dużo zmian na naszych oczach, dużo transformacji. Chyba jakbym miała powiedzieć, co naprawdę zdominowało nasze życie teraz i to, że jesteśmy inni niż nasi poprzednicy, to jest siła no, docierania wiadomości, przede wszystkim internet. Czyli to, że jesteśmy w stanie podróżować po całym świecie i wiedzieć, co się gdzie dzieje, będąc jakby na fotelu, a z drugiej strony, pomimo tego, że wiemy, jak jest, to są jeszcze tak straszne różnice między nami, takie skrajności. Tego też nie było wcześniej. Aż tak widocznego przynajmniej u nas. No właśnie widocznego, czyli myślę, że to jest kwestia tego dotarcia, że teraz jakby wiemy, co się dzieje. Ale masz rację, no chyba te skrajności jakby od, nie wiem, właśnie bogactwa, biedy, rozwoju technologii albo zacofania są
są bardzo widoczne i olbrzymie teraz na świecie. Wierzę, że wyjdziemy z tego silniej. Znaczy, jeżeli w ogóle wyjdziemy, bo to może już tak zawsze będzie tak dynamicznie, nie? Nie wiem, no pewno nas to czegoś uczy, tak jak wszystko. No. Ja akurat tutaj uważam, że te wszystkie rzeczy, zresztą pewno znasz moją piosenkę Decymy, która jest oczywiście z poprzedniej, chyba z płyty z 2003 roku. Tak. To jest piosenka, w której śpiewam, że to, co uderza w nas, ma też swoją drugą twarz. I to z tym, akurat z tym się zgadzam, że to wszystko, nawet ta pandemia. Jakoś tak często wyprzedzałaś swój czas, jak teraz analizuję i myślę o twoich kolejnych... W biegu. Od drugiej płyty w biegu tak naprawdę. Dokładnie od, tak. Od pulsu pędzę jeszcze. Gdzieś, kurczę, pędzę. Pogadamy trochę o płycie z utworami Chopina w wersjach. Z przyjemnością. Umknęła nam wtedy rozmowa. Jak oceniasz ten projekt już po czasie? Wprawdzie jeszcze nie grałaś koncertów dla publiczności, ale minęło już trochę czasu. Jak ogólnie oceniasz przyjęcie tego jednak mimo wszystko będę uważał ryzykownego projektu? No, znaczy mam taką ocenę na moim kominku na razie, że to jest platynowa płyta, więc raczej przyjęcie było wspaniałe. Znaczy przede wszystkim chyba mnie najbardziej cieszy w tej płycie ta ilość takich bardzo osobistych sygnałów od ludzi, jak ta płyta im pomogła właśnie w tym czasie, bo no, zgodnie z tytułem Czułe struny, no, na tej płycie jest dużo tej przestrzeni, tej czułości, tej delikatności, wrażliwości, która chyba być może w tym czasie była nam jakoś szczególnie potrzebna. Poza tym, co z takich refleksji, to uważam, że ryzyko się opłaca, że wolę robić rzeczywiście rzeczy, które może nie są jakieś takie bardzo wygodne i takie... na pierwszy rzut oka bezpieczne, właśnie to, co powiedziałeś, ryzykowne mogą się okazać. Jednak jeżeli coś się robi, wiesz, z takim przekonaniem i z serca i z pasją, to ma to sens. No ja czułam się w tym temacie trochę bezpieczniejsza, bo dotykaliśmy rzeczywiście no, pomnikowej twórczości Fryderyka Chopina, no ale sama bym się nie odważyła, gdybym nie miała takiego zaplecza takich wspaniałych aranżerów, jak Adam Sztaba, Krzysztof Herzin, Nikola Kołodziej, Paweł Tomaszewski i Jan Smoczyński, bo to taka piątka panów wspaniałych, których zaprosiłam. No i też na przykład Sinfonii Warsowi, która to orkiestra no jest bardzo ceniona, ale też no myślę, że gdyby czuła, że w jakimś sensie robimy coś, co by mogło jakoś profanować tę twórczość, to... Powiedziałem, włączyłaby się czerwona lampka z pewnością. To włączyłaby się czerwona lampka, więc te osoby dodały mi odwagi, bo też miały dużo pokory wobec Fryderyka Chopina i każdy tego projektu się trochę bał. No ale radość jest wielka. Radość też jest taka, jak ludzie śpiewają utwory Fryderyka Chopina z tekstem. No i teraz radość właśnie koncerty, które teraz już się odbywają, na które musiałam bardzo długo czekać. A jak wiesz, jak się wydaje płytę, to od razu artysta chce oczywiście z tą płytą się spotkać bliżej z publicznością. No więc na najbliższe właśnie Czułe struny, jeśli mogę, to zapraszam w styczniu. Daleka data jeszcze, ale już coraz bliżej nas. 29 w ICE w Krakowie i 31 w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu będzie Orkiestra Akademii Beethovenowskiej i pięciu panów, których wymieniłam, będzie dyrygowało tą orkiestrą. Nie naraz oczywiście. Czy wydając płytę, czy tak jak w przypadku epki jednogłośna, myślisz o przebojach? Masz ochotę słuchać się w radiu? Czy to zależy ci na tym? Mam ochotę słuchać się w radio. To w ogóle nie ukrywam. To nigdy nie mówiłam, że jest inaczej. Zawsze to jest fajne, jak jest się granym. Natomiast nigdy nie... no zaraz, może poza jakimś jednym momentem, kiedy coś próbowałam i to było bardzo dawno temu i stwierdziłam, że to kompletnie nie ma sensu. Czyli próbowałam zrobić piosenkę, która powiedzmy będzie miała według mnie znamiona piosenki takiej radiowej. Która to była? Wiesz co, to było też przy okazji płyty Sexy Flexi, później i reedycji, kiedy no, dostawałam sygnały, że no gralibyśmy gdyby coś tam. I rzeczywiście były jakieś takie podejścia stworzenia takiej piosenki. Ja
po prostu uważam, że myślenie takie, to jest droga donikąd. To znaczy artysta musi po prostu być wolny w tworzeniu. I oczywiście no, jestem na tyle, jakby mam już takie doświadczenie, że wiem, że jak zastosuję jakieś takie środki, nie wiem, aranżacyjne, to no nie, jakby wyłamuje się spoza muzyki takiej pop. No właśnie chciałem powiedzieć, że jednak tworząc pewne, jak sami doszliśmy do porozumienia, jednak ryzykowne czasami projekty, musisz liczyć się z tym, chyba że ktoś powie, że nie, że to będzie miało swoje życie w internecie, czy oczywiście na płytach ale fizycznych. Zobacz, ile płyt i ilu artystów właśnie ma takie życie. Powiem więcej, często nawet artyści, którzy wcale nie są tak często grani w radiach, znakomicie wysprzedają w ogóle sale koncertowe. I wiesz co, chyba to nie ma takiego połączenia. Teraz już mamy taką drogę dotarcia, że jest trochę inaczej. Ale oczywiście jest to wielka radocha, jak, no nie wiem, wychodzi się na scenę i tłum ludzi śpiewa twój numer. Ale nie zawsze musi znać z radia. No jest mnóstwo takich kapel typu, no nie wiem, w Polsce, czy Sorry Boys na przykład, tak, gdzie no, raczej nie, w komercyjnych rozgłośniach pewno nie usłyszymy specjalnie ich no tak, utworów, a wychodzą na scenę i po prostu tłum śpiewa z nimi utwory. Także to... Bo tak się zastanawiam, czy przypadkiem nie jest tak, że nie wiem, czy akurat co drugi, czy co trzeci projekt, ale że bawisz się jak w swoim stylu muzyką, a co jakiś czas masz ochotę puścić singielek typu tam... Już może nie będę wracał do wierności, jest nudno, bo to po pierwsze filmowe, po drugie nie do końca w ogóle chyba było twoje w 100%, tak? Nie, znaczy twoje, ale jakby to było takie, to był projekt. No. Ja to wykonywałam, zostałam zaproszona do zaśpiewania piosenki do filmu i kilka razy jest takich, no właśnie zwłaszcza do filmu, tak. To są rzeczy, które też mają też inny rodzaj promocji, jeszcze jest dodatkowo producent filmowy, jest jakiś układ z radiem i to wszystko inaczej wygląda. Tutaj po prostu... Masz ochotę na jednogłośną, żeby żeby była grana? Mhm. Tak, wydaje mi się, że w ogóle, że ta płyta jest... nie wiem, jakby to określić, bo ja jestem chyba ostatnią osobą, która to powinna oceniać, tak jak ci powiedziałam, nie umiem już w ten sposób myśleć. Twoje, własne, dużo kompromisów było, musiałaś się bardzo nagiąć, wszystko autorskie? Wszystko autorskie, bezkompromisowo jest, tylko że ona nie jest taka eksperymentalna, jak na przykład, nie wiem, płyta Halo tu Ziemia, którą robiłam, gdzie po prostu z zespołem, z chłopakami, żeśmy po prostu naprawdę szukali ciekawych brzmień, chociaż uważam, że jest tam mnóstwo komercyjnych piosenek, takich melodyjnych, które się znakomicie też sprawdzają na koncertach, pomimo tego, że publiczność je słyszy po raz pierwszy. No niemniej jednak jakby warstwa aranżacyjna, rozumiem, że jakby wyłamuje się spoza taki schemat piosenki radiowej. Tutaj wydaje mi się, że ta płyta, pomimo tych różnych moich wycieczek do przeszłości różnej, to chyba jest bardziej popowa. Natalia Kukulska, jej epka jednogłośna. Można kupić to piękne wydawnictwo? Można kupić jedynie albo na mojej stronie internetowej, albo na stronie na dwóch jeszcze innych stronach, na które serdecznie zapraszam, bo fizycznie w sklepach tej płyty nie ma. To jest tylko i wyłącznie 1000 egzemplarzy właśnie w tej wyjątkowej oprawie. W środku są takie jeszcze postery z tekstami, ze zdjęciami Marty Wojtal. I ta płyta jest, edycja limitowana, jest 1000 egzemplarzy, które ja każdy oddzielnie numeruję. Ty też, Marcinie, właśnie będziesz miał z numerkiem zaraz. Jeszcze, zaraz, słuchajcie, jest nieponumerowana, zaraz będzie. I podpisuję, więc tak to wygląda. Tylko 1000 sztuk, z czego 1500 ma numer 01. Nieprawda. A skoro powiedziałeś 001, będzie płytą, która będzie licytowana na WOŚP. O. Taki był pomysł. Natalia, dziękuję ci bardzo za spotkanie. Życzę ci powodzenia i czekamy w takim razie na całą płytę. Rozumiem, że traktujemy tę epkę w pewnym sensie jako zwiastun. Zapowiedź, tak, oczywiście. Zwiastun tego bardzo albumu. Dziękuję, Marcinie. Dużo zdrowia, spokoju, radości, rodziny i zadowolonych odbiorców z tego, co ci w duszy gra. Bardzo ci dziękuję za miłe słowa. Wszystkiego dobrego dla ciebie. I no, chcę z nas, bo teraz oglądają, zapomniałam i słuchają. Pozdrawiamy.